Objawy udaru mózgu bez wątpienia są doskonale widoczne dla każdego z nas i każdy powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, kiedy należy wezwać pomoc. Jednak o czym nie wszyscy wiemy, istnieje kilka wcześniejszych objawów, które mogą być sygnałem ostrzegawczym o nadchodzącym udarze. Oto na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, opowiada profesor Janina Stępińska. Z udarem mózgu jest tak, że czasem sam pacjent nie może tego zrobić, że musi to ktoś zrobić w jego imieniu. Wtedy, kiedy ten udar mózgu jest pełnoobjawowy, to nikt nie ma wątpliwości na pewno, że trzeba wezwać pogotowie i myślę, że wszyscy to robią. To jest pytanie o tyle dobre, że również istnieje dość inwazyjna metoda rozpuszczania wtedy, kiedy wiadomo, jakiego typu to jest udar. A można to dzisiaj łatwo ustalić dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym. To jest możliwość tak zwanej fibrinolizy, czyli leczenia rozpuszczającego, znowuż tę skrzeplinę w naczyniach. I tutaj czas jest podobnie ważnym elementem jak w wypadku zawału serca. Jednym słowem, jeśli do tego zawału, udaru, ten udar jest udarem pełnoobjawowym, czyli pacjent ma niedowład połowy ciała na przykład, no to myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości, bo nagle przestaje mówić. I wtedy oczywiście trzeba pamiętać o tym, że czas jest szalenie ważny. Już pogotowie wie, dokąd wieść takich pacjentów, bo tutaj, jeśli idzie o leczenie udarów, jest może mniej takich wysokospecjalistycznych centrów w całej Polsce, niż jeśli idzie o leczenie zawału serca. Ale ważne są takie objawy dyskretne, które powinny zaniepokoić, a nie każdego one niepokoją. Na przykład to, że komuś opada kącik ust nagle, albo że trudno mu znaleźć słowa, zaczyna bełkotliwie mówić, albo brakuje mu nagle słów, albo mu wypada szklanka z ręki i tylko ma rękę mniej sprawną i nawet to zdarza się, że to ustępuje po paru minutach czy pół godzinie. To jest tak zwane przemijające niedokrwienie mózgu i to jest bardzo niepokojący objaw. To jest taka zapowiedź udaru. I w tych sytuacjach na pewno trzeba samemu szukać pomocy jak najszybciej. To niekoniecznie musi być, nie zawsze musi być pogotowie, ale można samemu jechać do neurologa, ale na pewno nie należy zwlekać. Dlatego, że to przemijające niedokrwienie mózgu jest podobnym zagrożeniem jak udar mózgu. A w każdym razie nie wiadomo, co się wydarzy w ciągu najbliższych godzin. Jednym słowem, tego nie można, nie należy lekceważyć. Te objawy często dotyczą połowy ciała, często polegają na osłabieniu siły mięśniowej. Czasami się wiążą właśnie z mową, czasami dotyczą zaburzeń widzenia. One mogą być też jednostronne, mogą być połowicze, rozmaicie się to może układać. Jednym słowem, trzeba to traktować bardzo poważnie.